Ból w zębach. Wiesz, że nakręciłem już taki film, tylko się okazało, że nie było dźwięku. Myślałem, że dostanę bólu zęba. Teraz tak, pytasz się o muzykę. Tak, dźwięk ma takie możliwości, tylko wiesz, czy uśmierza ból? Tak, muzyka łagodzi obyczaje lub też je pobudza. No chociażby tak Rammstein, czy jakąś muzyka taka, wiesz, werbli, czy tak kiedyś się szło ze śpiewem do boju. I chociażby w Polsce znana wszystkim Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem Sławiona Maryja, Twego Syna Gospodzina Matko Zwolenna. I śpiewano to przed bitwą pod Grunwaldem i każdy rycerz, opiwszy się węgrzynem, wszedł do boju, a w późniejszych latach samogonem i też szedł do boju za Stalina, za rodzinę. To było mniej oczywiste, no ale po tym samogonie można było tylko to, no bo to nie był żaden Węgrzyn. Po Węgrzynie można by było zaśpiewać jeszcze, a jeżeli się piło na przykład jakiegoś naparu z dobrych jabłek, jeszcze z nad Wisły, czyli krótko mówiąc, Kalwadosu. Można by było śpiewać warszawskie piosenki powstańcze, czy też jeszcze jakieś inne opowieści, ale to ku znieczuleniu chwili, ku znieczuleniu momentu, ku znieczuleniu. A myśmy śpiewali tą brygadę po to, żeby denerwować tych panów SM. O! To były czasy świetne, kiedy żeśmy na przykład gdzieś tam w bramie śpiewaliśmy albo ryczeliśmy O, M, O, albo tam my, brygada. I tam żeśmy wyli, jak nie wiem, albo na imieninach u cioci. Czy jeszcze jakieś otwórz okienko, ale nie na wschodnią stronę. Czy piosenki te, które. Bo było ich sporo zakazanych, słuchaj, naprawdę. Znaczy zakazanych jak zakazanych. Wszyscy, kiedy dostali po szklanicy, to mimo to, że byli czerwoni, udawali białych. A czkawkom się to odbijało, bo dzisiaj oni się przyznają z powrotem do tego, bo właściwie dzisiaj są, można powiedzieć, że wpuszczeni w kanał kanalizacji i kręcą się w tą stronę, w której się już nigdy nie wykręcą. I miejmy nadzieję, że po prostu, jak to można było powiedzieć, że z tego będzie mizeria. Zostawmy to. To nie ten temat. Wracajmy do bólu. Posłuchaj, każdy organ ma swoją częstotliwość. To znaczy, że ma dźwięk. Tak, kamerto masz. I można leczyć dźwiękiem. Ja kiedyś brałem w takim przedsięwzięciu udział, dokładnie w wibroakustyce, czyli leczeniem dźwiękiem. I polega to mniej więcej, powiem ci tak najprościej. Przypuśćmy, że masz jakąś wątrobę i wątroba ma dźwięk E. No i ten wiesz, ten dźwięk wypróżnia z wątroby krew. Odchodzi krew z tej. Ale wtedy, kiedy jest odpowiednia jeszcze częstotliwość, takie a to to już nie. Wtedy i przemieniasz. I ta wątroba raz robi tak, raz tak, raz tak, raz tak. Tak jak serce. Wiesz, pompuje.
wypompowuje, wpompuje, wypompowuje, wpompuje. I w tym momencie następuje zmiana po prostu, albo wprowadzenie nowej krwi i regeneracja tej wątroby. I na tym polega działanie. Ale to nie jest stricte lecznicze, co bardziej rehabilitacyjne. To samo, co możesz wytworzyć przez masaż. Jest mnóstwo tych sposobów, ale jako dźwięk, jako zbawienie, jako placebo może działać. Ale jako, wiesz, lek, nie. To nie jest lek. No, chyba, że nazwiemy to, że to jest lekiem. Co, wątpię w to, żeby ktoś to tak nazwał, ale przypuśćmy, nie będzie, że go muzyka uzdrowiła, bo tak, ponieważ te dźwięki wytworzyły w nim nową świadomość, nową mądrość, ponieważ właśnie w tym momencie dane organy zostały dopompowane tlenem. Tak jak na filmie Było sobie życie. Bardzo mądry film. Słuchaj, i to możesz znaleźć na YouTubie. I teraz te działania, teraz stricte astrologicznie, czy można leczyć, czy można o tym dźwięku, czy można to... Tak, w odpowiednich porach można puszczać muzykę i będzie ona bardziej przyswajalna, czy też ona będzie w danym momencie działać w założeniu leczniczym, czy profilaktycznym, czy też służyć jako jedno z placebo. A dlaczego by nie? I to, wiesz, to jest to, a czy stricte. Nie. Czy muzyką można leczyć? Nie wierzę w to. Ale w pewnych momentach można cokolwiek zrobić. To na tyle, wiesz, no nie wiem, czy mogę ci coś więcej poradzić. Dałeś pytanie? Masz odpowiedź. Nie wiem, czy wystarczająca. Nie wiem. Nie umiem ci odpowiedzieć na to. Ale tak to wygląda. Do zobaczenia. Cześć.